Hej, witajcie, z tej strony Rok, jest ze mną Dosia. Siemanko. I moi drodzy, lecimy. Dzisiaj będą małe sianokosy, zobaczymy czy takie małe w sumie. Mam mega nisko kosiarę, Dosia mega wysoko, nie wiem czy tak powinno być czy nie. Dobra, Dosia. Ale co wysoko, że kosiara? No z tyłu. Czekaj, ja muszę rozłożyć ją. Ja też tu rozkładam. I lecimy, ogień. O, ja cię. Ty, coś cię drifty. Drifty wale. Nie wiem, czy nie masz za nisko może, co? A weź się zamienimy może, co? Nie. Zamienisz się? Bo ja mam inną kosiarę niż ty. Zaraz. A, chcesz się kosiarą zamienić. Dobra. Dobra, myślałam, że chcesz się już ciągnikami zamienić. Nie, co tam ciągniki mi dadzą? No, nie wiem. Jakbyśmy się kosiarami... No tutaj jest git. Pytanie, jakie jest u ciebie? Chyba, też będzie git chyba. Chociaż jakoś tak mega wolno jadę, 2 na godzinę. Ty chyba musisz większy ciągnik sobie wziąć. A nie, teraz już jest git, już tak? Jest dobrze. Okej. Okay. No. To jedziemy. Tylko trawa to należy? No, a co ma robić? No nie wiem. Jezu, jak ja szybko jadę, ale cię gonię. No jedziesz, ile jedziesz? O Jezu, 20. Ty patrz, jakie robisz. Ej, ale to, że to jest łąka, to nie oznacza, że to cię zwalnia z ładnego koszenia. Jadę, Dosia. Ale ty jesteś, wiesz co. Ty idziesz 20? Pa, z tamtego roku jeszcze siano leży. Gdzie? Ja cię nie narodnie, nie jestem tego, tylko już nie wiem ile. Z 5 lat leży chyba, co? Dziwne, że jeszcze zostało. Ja cię też to jeszcze. Ja nie wiem, kiedy my tutaj graliśmy ostatni raz, no ale no. Pewnie z 5 lat leży. Ja cię. 5-letnie siano. Ty. Ja zauważyłam, że ja się tak mega wolno rozpędzam, wiesz? Może jednak ciągnik spróbuj większy. Nie no. Ty widziałeś, jak ma silnik. Ale widziałeś, że jadę już normalnie, dobrze, co nie? No ale jak się rozpędzisz? No dobra, no właśnie tak, to no, mówię, no, że masz mało mocy, żeby, no, tak powiem, się rozpędzić, nabrać tej mocy, nie? No tak, no ale później już jest gitek się rozpędzi, więc po co mam jechać? To jak chcesz, Dosia, jak chcesz się męczyć, to okej. Okay. Nie, no co, to przecież dobrze jadę. Tak, dobrze. Nie zapierdzielam tak szybko jak ty może, ale... Ja to tym to jadę w ogóle na drodze mega szybko, nie? Oj, ty, na zakrętach trochę jednak jest ciężko. Bo ja zwolniłam specjalnie, co nie? Po co? No, że się nie wyrobię, myślałam, czy coś. Ej, bo my chyba źle... Chociaż nie, dobrze jeździmy. Bo jedzie się niepodskoszonym. Żeby skoszonego już nie ugniatać bardziej. Bo no, te skoszone potem będziemy przewracali. Ale nieskoszone w sumie też ugniamy, tak? I będziemy mieli wtedy mniej do skoszenia. No może, może. Jezu, ale jadę. Ja czekaj, cię sprawdzę. Czy jest taki fajny pojazd? Tylko gdzie on może być? O nie, tutaj o nie. Tutaj różne, nie. Pamiętasz, Dosia, kiedyś była tam... taka kosiara samojezdna. Ty się tam bierz do pracy, a nie przyglądasz. Biorę się do roboty. Ale kiedyś była taka krona wielka. Ona była fajna w sumie, bo potrafiła od razu na ten, na taki wałek jakby dawać, nie? To nie były wiem, czasy. Ja ci nie powiem. Ja cię zaraz zduluję. Dogonię no to cię. Co z tego? No bo jak ty jedziesz 2 razy szybciej niż... A ile ty jedziesz? No ja jedę 11. No to ja 20 tylko. No właśnie, no ty jedziesz prawie 2 razy więcej co ja, to co się tutaj dziwisz, słuchaj. Że mnie tu zaraz prześcigasz. No i dobra. Ale patrz, jakie ty omijaki robisz, a ja nie. Oj, tam Dosia. Nie ma co przesadzić. W ogóle ja mam wrażenie, że ten ciągnik, że tak powiem, bardziej z prawej strony słychać te dźwięki u mnie. Ktoś kiedyś chyba jak tworzył modyfikację, to jakoś tak z tym dźwiękiem trochę nie poszalał, ale i tak jest git. Nie. Na co? Pewno nie, wiesz co, po prostu ty jedno ucho tylko czyścisz. Tak. No tak, mówię ci, na pewno tak było. Nie, mam tak... Widzowie piszą w komentarzu teraz, żeby Rok czyścił oba uszy. Oba uszy? Dobrze. Oboje uszy. Oj, ty Dosia. No co? Pewnie, dobra. Wiesz, tam kurzu ci naleciało. Albo jakieś ziarko, nie wiem, pszenicy czy czegoś tam wyciało i ci zatkały kanalik i tyle, tak, no tak. Teraz gadasz, że tu ciągnik jest dziwny, wiesz.
Dobra, ja teraz dobra. Mam trochę problem. A czemu? Co się dzieje? Bo mogę wjechać do jeziora. Nie! Będzie trawa mokra. Dobra. Co ty? Dobra, jednak nie było tak jedno. Opony wyschną tam. Dobra, dobra. Dobra. I co, pojechałaś w te jezioro? No, przyjechałam kawałek. W sensie ja tak po brzegu tylko leci. Ej, ale ja jezioro muszę skosić do środka wiele. A nie. Jezioro kosisz? Tak. A kto mi przed chwilą gadał, że tu będzie mokra trawa? No bo to ja chciałem, Dosia. Tak, o Jezu. Weź tam, zrobić. Bardzo ładnie jakieś. Wygląda. Zaraz, no ja tu już jadę, kończę kółko. Ej, czemu ty mnie ani razu jeszcze nie prześcignąłeś, jak jedziesz dwa razy szybciej? No bo jezioro kosze. Co najmniej trzy razy powinieneś mnie wyprzedzić. Dosia, jezioro kosze. To znaczy po prostu, że ty się omijesz, Ro. Tak. Tak. Chciałem jezioro skosić. Teraz mogę jechać dalej. Nie wstyd ci, że kobieta musi za ciebie ciężej pracować? Jak ciężej? Ciągnikiem jedziesz. No to co, no ale ja przyjechałam na pewno już więcej niż Czekaj, ty masz wspomaganie czy nie? Bo u mnie to tak chyba... Ty, co tu się stało? Jakie wspomaganie? Chodź, zobaczysz. Dobra, coś tu się urwało. Już jej ten... Jadę. Już zakręcam. Nie no, urwało. No jadę, już, poczekaj tam rok. Zaraz ci tu naprawię, zobaczysz. Chyba przez to jezioro. Ja nie wiem, jak ja w ogóle skręcam. Jak to jest możliwe? Ta, drążek kierowniczy wyskoczył. Właściwie wskoczył w silnik. Ja to zobaczę. U ciebie tak? Nie, u ciebie działa. Co ty masz tu niby? No drążek kierowniczy. Gdzie? On tak nie jest do niczego przymocowany, z silnika wychodzi. Widzisz, jak skręcam. Nie masz takie mocowania jakby na górze. Nie jest połączony, nie? Ja nie wiem, czy ja na dobre patrzę, tak szczerze. A nie, chyba... To jest silnika takie wystające. Taka rurka. Ej, no. Para. No widzę. No. No, tu jest problem, bo tak nie powinno być. Aha. Jadę dalej. Ty jeździsz właśnie. No. O nie, ja znowu muszę się rozpędzać. Zaraz jeszcze będziesz zawracać, to już w ogóle. Po co ja dostawałam? Ja nie będę nigdzie zawracała, co ty gadasz. No jak nie? Nie, ja będę kółka kręcić. Tak. No, zanim ja tu słuchaj się, wiesz, rozpędzę, to pół pola na tym możesz skosić. Dobra, jadę przez środek. Ej, ja już nie mogę kosić, bo już mam zbiornik pełny. Jaki zbiornik? No, kosz na trawę. Nie masz kosza na trawę. No jak nie? Dosia, nie oszukuj. Dobrze, Dosia jak zwykle oszukuje. Zbiornik na trawę. Chociaż pamiętam, kiedyś była jakaś sieczkarnia z modów, która miała zbiornik, że tak powiem, taki nieoficjalny. Mogłeś skosić trochę, jakby jak była pełna przyczepa i tak potem, wiesz, jakby leciało do środka, zbierała, a potem wysypywała, o tak. Jak podjeżdżałaś drugą przyczepą. No nie, no bo gdzie to ma pomieścić? Chociaż są takie sieczkarnie, które mają, że tak powiem, taką ala, tak to nazwijmy, nie wiem, przyczepy, nie przyczepy, do której sypią, potem podjeżdża przyczepą i tak w bok śmiesznie wysypują. Takie przeładowcze jakby. Ej, ty Rok, widziałeś ile trawy leży na środku? No bo ja skusiłem przed chwilą. No nie, ale to na środku ile leżało? Nie. Za mną tam dalej, na początku, z drugiej strony. To siano z tamtego roku, a nie trawa. Nie, bo to jest trawa zielona, leży na kupie. Przyjrzyj się dobrze. A no, faktycznie, ej, jadzie. No właśnie. Boże. Co tu się dzieje? A kto to potem będzie prasował, co? O Jezu. Bip, bip. Klakson z auta. Ja cię kręcę. U mnie? Czy u ciebie? U mnie. No. Klaksonek z auta. Dobra tam. Dobra. O Jezu. To ty to. Oła. No jakiś był lag. Skrzyni biegów. Skrzyni biegów. Tak. Jak ty to zrobiłaś? Nie wiem, bo. Ciasto tutaj w tym ciągniku i tyle, no. Kiedyś w ogóle nagrywałem intro z tej mapki do tej serii.
15, ale kilka lat temu w sumie. Właśnie tam był taki moment, jak kosiarkę rozkładałem. Chyba to było w sumie Władkiem, ale nie jestem pewien. Ale była raczej kosiara to, co ty ją masz. No. Właśnie nie pamiętam. Albo to było koło tamtej szopy. O, tutaj o, jakby na rogu. Chyba tam było w sumie. Albo to było może z prasą, coś takiego. W sumie już nie pamiętam. Tylko prasa to słomę zbierała. I to było chyba koło naszej jakby aktualnej farmy bardziej. A może i tutaj w sumie? Ja już nie wiem. To już tak dawno było, tyle lat minęło. Co ty tam kosisz? Moje. Gosia. Co? Uciekam. Dobrze kosię, czego tam dobrze chcesz? Dobrze kosisz. No. Znaczy, ja tam do prasy kupował. Za jakiś czas. Ale nie wiem, czy my chcemy to robić na siano, czy... Czy po prostu... A co nam się może bardziej przydać? Nie wiem, w sumie właśnie. I to i to, siano to niby dla krów, chociaż trawa też może być jakoś piszczone, czy coś. Na razie krówek to my nie mamy. No jak nie mamy? No tak, mamy, faktycznie. Ja ich nie karmiłam. Zapomniałaś o krowach. Jać. A ty karmiłeś, bo ja nie. Nie, ale słomę im ostatnio daliśmy. Albo to, myślisz, to, że my mamy to krowy. Albo kiszonkę tą taką jakby jeszcze niesfermentowaną. Ty myślisz, że my mamy jeszcze jakieś krowy? Myślę, że mamy. Ej, to w sumie ja nie wiem, kto poprawnie jeździ, czy ja, czy ty. Bo ty jedziesz po skoszonym, no, a ja nie tak po skoszonym. Pojechałam. Teraz tak pojechałam, ale wcześniej jeździłam właśnie po nieskoszonym. O jacie. Ale myślę, że widzowie o tym powiedzą. To jedzie dobrze, a ktoś nie. Ja dobrze jeżdżę. Opony gdzieś ciągną. Ta, opony. Na radosia. Weź, bo ogień aż leci. Jaki ogień? No, no, no. Skoszę cię. Ty chcesz mi opony przybijać, nie? Dokładnie tak. Okej, podniosę cię. No. Już ja chyba nie dam rady. O. Czekaj. Nie. Nie, czekaj, ja muszę szybko zbiec stąd. Nie uciekaj. Uciekamy od niej. Ty, my mnie przypadkiem... Dosia, my musimy wynająć chyba jakiś ciągnik na siewy. Jaki? Co? Jaki? Nie wiem jeszcze jaki. Tu jajka mogę sprzedać. Nie ma wejścia do sklepu. Zamknięty. Ej, nie wiem, chyba mi się kosiarka zepsuła, bo nie mogę jej złożyć, słuchaj. A to może musisz na zewnątrz. Na zewnątrz, teraz na zewnątrz. Żyna poszła. Dosia, musisz wyjść. No. I podejść. Ej, bo ja rozkładałam to automatycznie. Nie ja to pojechałem jeszcze na drugą łąkę. Ona chyba jest na końcu wsi, po lewej stronie. No matko. Dogonić. Za takim lasem chyba. Dobra, jadę. Nie, ale co na to, żebyśmy właśnie wynajęli jakiś ściągnik i posiali po co? Pola. Posiać, tak? No. Można jakiegoś sąsiada wynająć, co ma tam lepszą chawirę. Co, to sami wynajmiemy. Jest bardziej zamożni. No to sami. Sąsiada lepiej wynająć. Nie wiem, zobaczymy. No dobra. Pomyślimy ewentualnie, no bo to tyle pól do obsiania, weź to, kiedy my to obsiejemy? Siewnika nawet nie mamy. Ja, dwie łąki na raz zrobimy. Widzę tu jakąś drogę. A ty trafisz tutaj, czy nie do mnie? Jadę właśnie. Ale czy jadę trafisz to, że jedziesz, to ja wiem. Myślę, że trafię, ale jadę po kolejnych, słuchaj. O, ale rzuca, ej, ale fajnie. O kurde. Jacie, ej, serio. Powinnaś trochę zwolnić tam. Ej, ale naprawdę, mega mi się to podoba. W 22 takiego czegoś nie ma. Wiesz, w 22 jest zawieszenie, nie? A tutaj tak mega sztywno w sumie było. Ej, ty tu jesteś już? Ej, tak, jestem. Jesteś. Dosyć szybko nawet przyjechałaś.
I tutaj kolejne te siano kilkuletnie. Jadź, co tu się dzieje? Dobra, jadę. Znowu, patrzę, jak się powoli rozpędzę. Z górki ci łatwiej będzie. Właśnie... Niekoniecznie. O ty nie, faktycznie, bo jechałem przez chwilę 14 na godzinę. A zazwyczaj to jadę tylko 11. Nie, źle. Ty, ta jest chyba większa, mam wrażenie, co? No właśnie też mi tak się wydaje, że jest chyba trochę większa. No nie, do wieczora będziemy to kosić. Nie tam. Dobra, Dosia, to ja to wykoszę, ty do domu jedź. Już mogę jechać? Tak, ja to wykoszę. A co ty tak gadasz, taki chętny, że sam tutaj pracować? Co no, się z nie jest taka po prostu. Ty coś kombinuję. Co kombinuję? Ja już widzę, gdzieś długo mi latasz przede mną. Już coś kombinujesz. Nieprawda. Na pewno. No na pewno, no. Później wszystko się dowiem z twojego zapisu GoPro. Tak. Nic się nie dowiesz. Tylko ty nagrywasz tym GoPro i w YouTube dodajesz. Takie wsiaki, nie? Jezu, ale tak się teraz gra w to 15 zupełnie inaczej niż te nasze części. Mi się ale podoba, tak szczerze, jak, że tak powiem, na ten rok, kiedy była 15 wydana, to w sumie grafika mega fajna. Nie ma, że tak powiem, do czego się przyczepić, nie? Czy jak jest? Grałeś przed 15, była 13? Tak, 13 grałem. Grałem nawet i w 11. Grałem też w 8. Jedynie co nie grałem, to nie grałem w 9 w sumie. Co? 8 była? Tak, była tam... Była na przykład 1 albo 3? Nie, nie. To czemu się w 8 to, z tego co pamiętam, to było jakoś tak, że... Grałaś, ale w sumie się nie dało chyba zapisać nawet jakby tego, tej swojej gry. Ja to pamiętam, że jakieś w ogóle mody miałem. Jakieś takie czerwone ciągniki miałem, jakieś większe pługi w ogóle, także no. Ejro? Słucham. Ale ty wiesz, że ja też swoje gospodarstwo kupiłam. Ta? No. Gdzie? Nie kiedy? Mówiłam ci? Nie. A, tamten, w Brzozówce. W Brzozówce? Tam jak się wiesz. I co tam masz w tym gospodarstwie? No wiesz, dopiero właśnie jest w budowie, kiedy, słuchaj, nie. Będziesz zaraz kradła? Z maszyny? W zastaw krowy dałam. W zastaw? To dałaś jeszcze pewnie byki. Nie, no w zastaw. A, w zastaw. Tak sobie żyje, wiesz. No mięso sprzedałaś krowy. Nie, no z chabu z nich nie będziemy jeść. To każe jeść. W budowie jest, no. Może tam niedługo właśnie, u mnie też, ja tam też zaczęłam te YouTube, jak ja zobaczyłam, w sumie fajnie tak się kręci, tam ludzie z innych wsi przyjeżdżają, fotografują. No nie, no też tam piszą komentarze, co oni mają, jak na przykład piszą, jak można jakiś lepszy nawóz kupić, słuchaj. Ja cię. No. To chodź, Dosia. Pakujemy się i ja pojadę, zobaczę tą twoją gospodarkę, co? Dobra. Ale tam dobra. Jeszcze budowie, słuchaj, jest. Ale to wiesz, to, to trzeba iść zobaczyć, chociaż tak samą działkę, nie? Co tam masz? Cię pokazać, na co tam... Dobra, dawaj do końca pola i odstawiamy maszynę i idziemy z buta. Bo to niedaleko, mam nadzieję. No ile tam, 8 km stąd? Damy radę, godzinkę i zejdziemy. Dobra. Gaszę. Czekaj, tak, elegancko. To ja, idziemy, Dosia. Dawaj. Idziemy. To idziemy. No to idziemy.